Plany produkowania czystej, zielonej energii elektrycznej dzięki farmom wiatrowym na Bałtyku są coraz bliższe realizacji. W Ustce w ciągu kilku lat powstanie baza operacyjno-serwisowa niezbędna do obsługi elektrowni na morzu. Zbuduje ją PGE Baltica, która ma za sobą bardzo intensywny rok pracy przy usteckim projekcie. W kwietniu zakończy się rozbiórka zrujnowanych budynków na terenie dawnej przetwórni ryb. Na ich miejscu powstaną nowe obiekty zgodnie z potrzebami przyszłej bazy. Po raz pierwszy swój pomysł na zagospodarowanie części portu na zachodnim brzegu Słupi PGE Baltica pokazała w Ustce jeszcze w październiku 2022 roku. Przedstawiciele PGE opowiadali o planach wobec Ustki, roli bazy serwisowej i jej znaczeniu dla miasta. W tym roku ogłoszony zostanie przetarg na generalnego wykonawcę. To duża okazja do współpracy dla firm budowlanych z Pomorza. Na terenie przyszłej bazy powstaną nowe obiekty, pomieszczenia dla serwisantów i magazyn części zamiennych. Zachowany zostanie zabytkowy budynek starej sieciarni, gdzie w przyszłości powstanie centrum szkoleniowe. Baza serwisowa służy przede wszystkim do bieżącej eksploatacji, do kontroli pracy farmy wiatrowej, do planowania prac serwisowych, a także do utrzymania bieżącego stanu technicznego naszych farm. Nasze jednostki będą niewiele większe od tutaj już sumujących kutrów. Nie będzie tu też dużych ładunków, które będą jakby transportowane za pośrednictwem bazy operacyjno-serwisowej. Nie przewidujemy tu żadnych dużych gabarytów, które docelowo miałyby przetransportowane na morskie farmy wiatrowe. Do tego będą służyły duże porty, takie jak Gdynia czy Gdańsk. Ustkę planujemy wykorzystać głównie do przeładunku takich części eksploatacyjnych, najdrobniejszych narzędzi i też do transportu personelu. Przystąpienie do prac zostało poprzedzone wieloma miesiącami przygotowań. Poza dokładną inwentaryzacją terenu, zdobyciem odpowiednich decyzji i pozwoleń, konieczne było także przeprowadzenie niezbędnych badań. Zarówno tych związanych z warunkami nawigacyjnymi, jak i tych związanych ze środowiskiem naturalnym. W ich przeprowadzenie PGE zaangażowała firmy z Pomorza. Jedna z nich przygotowała także projekt budowlany bazy. Przeprowadzono badania dotyczące oddziaływania przyszłej bazy m.in. na środowisko, a także badania gruntów i wody. Podczas przygotowań do budowy i samych prac firma podejmuje szereg środków mających na celu m.in. ochronę środowiska wodnego. Kolejnymi zabezpieczeniami są monitoring stężenia tlenu w wodzie podczas prac pogłębiarskich przy nabrzeżu. W momencie, kiedy ten stężenie tlenu będzie spadać poniżej akceptowalnego przez ryby, wtedy te prace będą musiały być zatrzymane. Będziemy musieli poczekać, aż ten poziom tlenu wróci do normy i będzie akceptowalny przez ryby. I w taki sposób będziemy chronić ryby. I kolejnym takim też będzie minimalizacja oświetlenia w powierzchni wody, też ze względu na ochronę ryb. Analizy i stały monitoring oddziaływania na środowisko będą także prowadzone na etapie normalnego już funkcjonowania bazy. Wybór Ustki na bazę serwisową był kluczowy z uwagi na optymalne warunki nawigacyjne i jej położenie względem lokalizacji przyszłych farm. W przypadku wykrycia Usterki załoga łodzi serwisowej musi w możliwie krótkim czasie dopłynąć na miejsce naprawy. Oddanie do użytku usteckiej bazy planowane jest w 2026 roku. Po tym czasie w Ustce pojawiać się będą statki serwisowe zabierające załogi do prac konserwacyjnych przy wiatrakach na morzu, ale też stacjonujące na wypadek pilnej potrzeby usunięcia usterki morskiej turbiny wiatrowej. Będą to typowe statki serwisowe dla obsługi farm wiatrowych. Wielkościowo te statki będą porównywalne do widocznych z tyłu za nami kontrolerów 35-31. Statki dwukadłubowe, czyli tak zwane katamarany. Długość około 30 metrów, szerokość 10 metrów, zanurzenie do 3 metrów. Sama załoga, czyli obsługa statku, to są zazwyczaj 2-3 osoby, czyli to jest kapitan statku plus pomocnicy, plus do tego będą technicy w liczbie do 24 na jednej jednostce.
PGE Baltica od początku współpracy z Ustką nie tylko podkreśla, że chce być partnerem i dobrym sąsiadem dla mieszkańców i samorządu. Podejmuje wiele działań, angażując się w szereg inicjatyw lokalnych. Jedną z pierwszych było włączenie się do programu Zielona Ustka i wsparcie inicjatywy budowy magicznych ogrodów przy szkole podstawowej numer 2. Chcemy takie właśnie miejsca zdegradowane odnowić, odświeżyć i żeby można było w takich miejscach właśnie odpoczywać, spędzać wolny czas. Partnerem w tej inwestycji jest PGE Baltica, tak więc naprawdę fajnie się wpisuje. Już za chwilę powstanie baza serwisowa PGE i tu taki partner to tylko takich jak najwięcej. W wakacyjne tygodnie na usteckiej plaży powstała specjalna strefa edukacyjna PGE dla turystów i mieszkańców, którzy mieli okazję dowiedzieć się więcej o morskich farmach wiatrowych, a także wziąć udział w konkursach i rozgrywkach sportowych. Takich wydarzeń było jednak więcej. To także współpraca z teatrem w Słupsku. Dzięki tej współpracy mieszkańcy Ustki, jak i również turyści mieli okazję oglądać, brać udział w przedstawieniach wystawianych na promenadzie. To również wsparcie Charlotte Sailing Days, czyli dużego wydarzenia żeglarskiego. W tym przypadku miało ono charakter europejski. Jak i również wsparcie Święta Ustki z naszym udziałem. Myślę, że ta impreza miała nieco większy wymiar. Spółka wsparła także wydanie monografii dotyczącej historii stoczni w Ustce. PGE Baltica regularnie prowadzi działania informacyjne na temat swojej inwestycji. Jej przedstawiciele odbyli już spotkania z urzędnikami usteckiego ratusza. Przeprowadzili serię dyżurów informacyjnych dla mieszkańców, przygotowali prezentację na zaproszenie Usteckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Opowiadają o tym, jak ma wyglądać przyszła baza i jakim impulsem rozwojowym może stać się dla miasta. Odpowiadają także na pytania mieszkańców. Dowiedzieliśmy się, co w najbliższym czasie czeka naszą Ustkę. Przede wszystkim, jakie działania będą zrobione w porcie. Przybliżyło nam to w ogóle pojęcie tego wszystkiego, bo były różnego rodzaju obawy, dyskusje, a w tej chwili wiemy, na czym polega to. Co będzie dla Ustki robione. Spotkania z mieszkańcami pozwalają na obalanie mitów towarzyszących inwestycjom w morskiej energetyce wiatrowej. Jednym z często zadawanych pytań jest to, czy przez miasto będą transportowane wielkogabarytowe elementy farm. Zostało wyjaśnione przede wszystkim odległość tych ferm wiatrowych, że nie będzie to szkodliwe dla mieszkańców. Szereg bardzo drobnych, dziwnych pytań, nawet o transport, że to będzie transport przez miasto, a to jednak transport morski jest tylko uruchomiony. Także te nawet dziwne pytania zostały wyjaśnione. Dobrosąsiedzkie relacje PGE Baltica buduje też poprzez współpracę z Zespołem Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Ustce. Firma pomogła wyposażyć w nowoczesny sprzęt szkolną pracownię, w której przyszli technicy, mechanicy i mechatronicy mogą uczyć się fachu. Eksperci PGE Baltica przyjeżdżają też do uczniów z prelekcjami na temat morskiej energetyki wiatrowej. Niewykluczone, że to również spośród absolwentów szkoły mogą rekrutować się w przyszłości pracownicy bazy operacyjno-serwisowej. Współpraca przyjmuje różne formy. Rzeczywiście przyjeżdżamy do uczniów, opowiadamy im o morskich farmach wiatrowych, współpracujemy z klasami o profilu technik mechanik i technik mechatronik. To jest młodzież, to są nastolatkowie, ale chcemy im powiedzieć, słuchajcie, 3, 4, 5 lat będą morskie farmy wiatrowe. Zobaczcie, to jest dobra okazja, żeby zdobyć ciekawą pracę, perspektywiczną, dobrze płatną. Zastanówcie się, to jest dobry moment na to, żeby rozpocząć edukację w tym kierunku, skończyć to technikum, albo pójść na studia techniczne, albo rozpocząć ścieżkę certyfikacji, która będzie Wam umożliwiała znalezienie zatrudnienia. Dla ludzi z Ustki, młodych, dla ludzi morza, to jest bardzo ciekawa, myślę, perspektywa pracy. Zgodnie z planem, pierwszy prąd z morskich farm wiatrowych PGE ma popłynąć z Bałtyku w 2027 roku. Rok wcześniej gotowa już być powinna baza w Ustce.
Biorąc pod uwagę, że żywotność morskiej farmy wiatrowej szacuje się na 30 lat, a PGE ma w planie budowę kolejnych elektrowni na Bałtyku, oznacza to, że firma wiąże się z Ustką przynajmniej na kilka dekad. Morska energetyka wiatrowa wesprze rozwój Ustki, jest szansą na utworzenie nowych miejsc pracy, ale przede wszystkim będzie też źródłem czystej, zielonej energii nie tylko dla Pomorza, ale i całej Polski.